W tym odcinku ponownie zabieramy Was do Ozimka, a pokażemy Wam stan surowy ośrodka leczniczo-rehabilitacyjnego. Zapraszamy do oglądania. Jesteśmy już na miejscu ośrodku leczniczo-rehabilitacyjnego. Tak, znajdujemy się w miejscowości Ozimek. Kiedyś zamieszkała przez bardzo dużą ludność, która pracowała tutaj w niedaleko w hucie Mała Panew. A plan zakładał, że w 1974 roku zaplanują sobie, że zbudują tutaj ośrodek właśnie leczniczo-rehabilitacyjnym. Jak jednak widzicie na tym nagraniu, próbowano go budować przez wiele lat. Tak, bo pierwsze etapy wykończeniowe zakończyły się w 1989 roku i tak praktycznie w niezmienionej postaci stoi do tej pory tutaj. A my pokażemy Wam, jakie sekrety kryją. Resztki. Tak, tego obiektu. Co pozostało nie zostało rozkradzionych na złom. Dzisiaj wyjątkowo zaczniemy sobie od drugiej strony. Zawsze góra jest, także postanowiliśmy z okazji tego faktu, że mamy gościa, Roxanę. Tak. Podczas dzisiejszej eksploracji zwiedzić sobie piwnicę. Tak, więc dziś jest nas trójka, czyli 6 nóg, 3 głowy i 6 rąk. To wszystko były pomieszczenia techniczne, gdzie znajdowały się pompy i ewentualnie urządzenia, które obsługiwały cały kompleks. A raczej miały obsługiwać, ponieważ jak już wiemy, obiekt nie został oddany do użytku. Jest na wyjście? Jakieś tutaj powinno być. Jest nisko, nie ma nawet 2 metrów. Tam jest Roxana. Cześć Roxana, pomachaj tak. Nam. To jest właśnie Roxana, dzisiaj nam właśnie towarzyszy. Gorąco zachęcamy, żebyście weszli na jej kanał. Na TikToku Roxa wpisujcie i obserwujcie. I nie zapomnijcie tutaj zostawić suba. Może to w lewo? A zobaczmy, co tam jest na końcu. Dużo piasku? O! Szlak! Widziałeś go? Tak, widziałem. Zacznie topać. Ty wykrakałeś naprawdę to. O mordę. O, moje serce. Ale był blisko. Ale udało mi się z bliska zobaczyć tego pluszaczka. Naprawdę ja przyjemny. Te pół metra wystarczy mi. Ale tu widzę, ktoś przechowuje archiwalne wydanie gazet. Tak, jest bardzo dużo starych gazet. 2011. Tak. Nie znalazłem jeszcze coś starsze. Chcę wyjść na poziom zero. Dobrze, przejdźmy tutaj sobie. I może wrócimy drugą częścią piwnicy? Co o tym myślisz? Nie wiem, czy tam nie będzie twój... O! Tu już jeszcze jakaś podpora jest do wylewki. Czyli dosyć daleko zaszliśmy. Czyli całe podpiwniczenie obiektu, chyba że jeszcze gdzieś dalej się ciągło. Tak, trzeba uważać na studnie zdecydowanie. My sobie wrócimy tędy. Jest naprawdę nisko. Jest że nie to też może zalegnąć się też w tak podziemia. No głównie one lubią ciemne, chłodne pomieszczenia. No, ostatnio prowadził, nie spotkaliśmy na życie. Tylko, że to był akurat nietoperz sympatyczny. Naszym wrogiem jest w sumie tylko jeden nietoperz. W szpitalu w Trzebini, tak.
Za każdym razem nas atakuje. A byliśmy tam kilka razy. Dobra, wróciliśmy z powrotem. Teraz będzie leciał w drugą stronę, to uważaj. Wróci do swojego legowiska. Miejsca. Będzie wisiał tak do zimy. Jest tu naprawdę mnóstwo pomieszczeń, więc wszystkich nie będziemy zaliczać, bo to wygląda mniej więcej tak. Więc pobieżnie sobie zerkniemy na to wszystko. Dokładnie. Przejść raz po raz. Bo nawet jest ten budynek jest w stanie surowym i nie ma tutaj żadnych kompletnie ciekawostek, żeby wam pokazać, ewentualnie możemy wam powiedzieć, z której fabryki wzięły się cegły do budowy tego obiektu. Tutaj mamy. Tak. Paczków. Paczków. Tak, paczkowo. Się. Paczków, paczkowo, paczkowo. To fajnie. A my sobie wyjdziemy teraz na poziom 0. I to, co nas na początek interesuje w tym obiekcie, to główna hala sportowa. Dokładnie. I tutaj właśnie miały się rozgrywki piłkarsko-siatkarskie. Zobaczcie. Fantastycznie wykonane drewniane krokie. Tam jeszcze pięknie najedź. Ta jedna już się powoli wali. Tak, najprawdopodobniej w tych pomieszczeniach miały się również znajdować różne szatnie, tak? Szatnie dla zawodników, bądź ławki dla trenerów. Przejdziemy sobie górą trybun do bliźniaczego obiektu, gdzie znajdowała się dodatkowa hala sportowa o nieco mniejszym wymiarze. W tamtym miejscu, jeśli obiekt zostałby oddany do użytku, przeprowadzano by treningi. Albo inaczej, jeżeli te trybuny zostałyby wykończone w chociaż najmniejszym stopniu, to teraz byś się wywrócił i spadł. Nie, kibicowaliby naszym. Polska gola, Polska gola. Ale nie. No niestety nie doszło do tego. Cała konstrukcja dachu, dach wiadomo metalowy. Krokwie drewniane, potężne. Tak, drewniane. Skręcane śrubami. Jest to typowa konstrukcja dla takich obiektów sportowych jak baseny. Przypuszczam, że ze względu większej wytrzymałości na wilgoć. Chociaż z tego co widzimy, po tych latach... Krokwie już padają. Tak. Zobacz, może przez balkon będzie widać coś. Nie, niestety nie, bo jest dach. Uwaga, ostrożnie pod nogi. Tak, teraz po dachu sobie przejdziemy. Jest mnóstwo wystających kotew, a raczej haków, z płyt betonowych. Robisz taką charakterystyczną falę dźwiękową. Pewnie jakieś pomieszczenia zaplecza technicznego. Tak, być może tutaj przetrzymywano. Miano przetrzymywać. Tak, rzeczywiście. Ktoś tutaj już nawet chciał urządzić sobie ognisko. Brakło mi tylko rożna. Rzeczywiście cały czas zapominam o tym, że mieli tutaj przetrzymywać, a nie przetrzymywali. Sprzęt cały. Na pewno trenerzy mogli mieć tutaj swoje biura. Instruktorzy i obsługa. No ale tak jak mówię, po 89 roku, jak skończono pierwsze prace, zostawiano to wszystko w stanie surowym, tak jak wygląda. Część elementów rozkradziono, część zdewastowano. Konstrukcja większych pomieszczeń jest właśnie pod zadaszeniem na konstrukcji drewnianej, a mniejsza, no to jest taka kombinacja troszkę pustaków, cegieł i stalowych stelaży. Moim zdaniem tutaj mogło być niezłe lodowisko, ale chyba coś nic nie wyszło. Tutaj mogła być hala do siatkówki. Albo baseball, tak. Zdecydowanie grali tu w baseball. No mogłoby im braknąć miejsca. Ramy okien steowników, już mocno skorodowane. Tutaj jeszcze przeplecione z żel betonem. No miszmasz, kompletny miszmasz, ale tutaj fajny sposób na ocieplenie. Styropian między dwie warstwy cegieł.
ściany ceglanej. Dobra, jedźmy w głąb. Czy to jest skrzynia z czymś, co nie żyje? Na szczęście nie. Ale jest parę butelek zwrotnych, jakbyś chciał. Możesz na tym interesie nieźle zarobić. Tam coś mamy? Tak, zobacz. Niewiele mu trzeba, aby był taki potężny. Tak. Kiedyś robił swoje ten motek. Dobra, kierujemy się do główniejszej części budynku. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jesteśmy na parterze. Na poziomie hali sportowej. Także w tych miejscach, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, tam mamy halę. Tutaj były miejsce dla... byłyby szatnie. Miejsce dla zawodników ewentualnie. Tutaj mogłyby osoby rehabilitowane na przykład brać prysznic, masaż, fizjoterapeuta. O, tutaj mamy coś ciekawego. Nie mam pojęcia, co to mogło być. Agregat prądotwórczy. Myślisz? Albo jakaś pompa? Może. Chociaż jeszcze się nie zbliżyliśmy do... obiektu naszego pożądania. Do basenu. Dla którego tutaj właśnie przyjechaliśmy. Ale zaraz wam pokażemy. Tylko uda nam się... Spróbujemy się gdzieś przedrzeć. Tym korytarzem. Tutaj mamy kolejny korytarz równoległy do tamtego, którym przeszliśmy. Tak, tam byliśmy wcześniej w małej hali, a tutaj mamy tak jakby główny hol, który mógłby być ze względu, że przyjmowano tutaj ludzi, recepcja, ewentualnie obsługa ludzi. Tu mogło być główne wejście do budynku. Rozchodzą się stąd klatki schodowe, także... Tak mniej więcej to by chyba wyglądało. Tam jest jakaś kotłownia, dom rury, wejście. Zobaczmy, co tam jest. Widzisz, uda nam się przebić? O, niestety nie przeskoczymy. Ale tutaj mam, patrz. Ale jakieś kanały techniczne, tak. Z wentylacją. Sądzisz, że to jest oryginalny japoński termos? Japoński? Albo chiński? Myślę, że nie. To nic. Już nas wygoniła Roxana. Przejdziemy sobie przez to tajemnicze przejście. Oj. Skoro to było zabezpieczone, musi być tutaj ciekawie. Na pewno wszechobecna wilgoć. Nie wiem ku czemu służyło to przejście, ale tak jakby jakaś garderoba. Pomieszczenia techniczne zdecydowanie. Albo tutaj było jeszcze wejście główne, jakieś szatnie, może przechowywalnie, jakieś rzeczy. Widzisz, dużo rzeczy jest poprzerabianych. Tam na pewno miała być toaleta. Tego na bank miało tutaj nie być. Tak, to są jakieś płyty. Z daleka wyglądały jak... węgiel. Węgiel, tak. Ale to są jakieś ala pustaki, może ocieplenie. Ja bym powiedział nawet, że to był pumex. Nie wiem za bardzo, po co miałby im służyć. Są dwie opcje, albo coś związanego z basenem, albo ktoś po prostu sobie to tutaj zutylizował. Trochę się natrudził, układając to wszystko w fantastycznym. Ale tutaj już mamy koniec, więc zawracamy. Nie dobrze. Tak, widać Roxanę. Roxana, pomachaj nam. Ma? Jesteś z nami? Bardzo dobrze. No to było jedna z najprzyjemniejszych rzeczy, po których wychodziłem. No chrupkie bardzo. Czyli wiesz, są stare kasety. Oho, patrz, stary. Co tu masz? VHS. High performance. Kaseta magna. To książka do słuchania. Znachor, patrz. Że nie zabrałem ze sobą dzisiaj odtwarzacza. Musimy się obejść smakiem. Taki rarytas. Co tutaj mamy? Jakiś korytarz? Tak, czyli tutaj będzie podobna konstrukcja jak tam, gdzie wcześniej przechodziliśmy. W tamtym skrzydle. Ja mi się wydaje, że tutaj będzie bezpośrednie chyba wyjście na basen, bądź jakieś inne przebieranie. Tak, z góry to tak właśnie wygląda. O kurczę, ja tu nie widzę za bardzo. To jest jakieś duże pomieszczenie. Tak.
stać. Karta do dzwonienia, tylko że z Niemiec chyba. O. Albo z Holandii. Tak. To jest właśnie karta SIM. Jest, to jest karta do telefonu. Aha, to była, telefoniczna. Telefoniczna, no. Dobra. Ale takiej wielkości właśnie ma, takiej wielkości jest karta SIM. Czyli nie SIM mikro, nano, tylko zwykła. Taka, którą w starszych samochodach na przykład można wsadzić sobie do... radia. No ja muszę kibelek zwiedzić, ale... O, zachował się częściowo. Ma dotyczną komunistyczną nawierzchnię. Jestem zachwycony. Tak, jest piękny beton polerowany. Wyobraź sobie, że ta posadzka w pewnym sensie jest dziewicza. No, nigdy... Nigdy nie zarysowana, nigdy nie spolerowana, tylko trochę zakurzona. A tutaj jest jeszcze więcej pryszniców. Tak, zdecydowanie to było łaźnie, tylko pytanie teraz jest przydał. Pan i pan. Zobacz, komuniści się tego nie bawi. Klei w grubo kafelki, gdzie upadnie. O, proszę bardzo, no ciekawy pomysł. Dawno nie było, dawno. Pomyśl sobie, ile grzyba pod tym musiałoby być, gdyby to zostało oddane. Są to rządy, które regularnie odkażamy kolorem. Nie musisz się niczego bać. Myślisz? Pewnie. Czyli żadne robactwo się nie zalęgnie. Sądzę, że można im zaufać. To chyba będzie wyjście frontalne. Tak. Nie, jakieś boczne chyba. Frontalne, sądząc po wykończeniu. No. Zdecydowanie frontalne i takie czasowe, patrząc po tych schodach. Tam mamy jedną bramę wjazdową od głównej drogi. Nie robi to strzału. No nie no. Po wykończeniu pewnie też by nie było, nie wiadomo jakie. Chodź, zobaczymy w prawo, bo chyba widziałem tam schody na piętro. Tutaj? Czyli tak. Co, chcesz wyżej wyjść? Tak, chcę zwiedzić górne piętro. Chcę iść na basen, taki mam dzisiaj dwa marzenia do spełnienia. Pięknie powiedziane. Zobaczmy może tą część, bo basen jest teraz za nami. Zdecydowanie mi się wydaje, że tutaj przychodzili, miali przychodzić by pensjonariusze tutaj, w tej lecznicy, gdyby mieli na przykład wykupione mieszkanko czy pokój na swój wypoczynek. Tutaj już dużo, tak jak mówiłem, pracowali w hucie Mała Panew, która była tutaj niedaleko. Szwedzki stół, basen, zabawa do późnego wieczora. To mogą być dzieci. Mógłbyś jakąś anegdotkę nawet przybliżyć, ale... Może znajdzie mnie Wena, kiedy wejdę do basena. Anegdotkę o papierosach już przybliżałeś w Maciejce? Owszem, tak. No, to było ponad rok temu. Tutaj zgliszcza ścianek działowych z ażurowych cegieł. Gdzie jest to wejście na basen? Czemu ktoś się to niszczył? Ale to chyba tak rekreacyjnie bardziej. Wydaje mi się, że to ze starości odpadało. Powiem ci, że pogubiłem się trochę. Jest tu trochę zakamarki. Idąc tu, chyba dojdziemy na basen. Zobacz po ilości ruchu. Zobacz, jaki mszany dywan fajny. Naprawdę, jak muszę odpadywanie. Zdecydowanie Pumex wygrywał dzisiaj. Chyba zbliżamy się do basenu. Tak. To jest to, czego szukaliśmy. Nawet czuję zapach chloru. Bezpośrednie wyjście na basen, a uprzednio proszę umyć stopy. Umyć stopy. Tutaj były jakieś stanowiska pewnie z leżaczkami, albo nawet oferowano jakieś drinki, nie wiem. Komunistyczny basen. Jeden mały dla dzieci z ciepłą wodą i drugi olimpijski oczywiście dla dorosłych i tych, którzy umieli pływać. A co musi być na dobrze szanującym się basenie? Oczywiście skocznia, trampolina. Drabinki się nie zachowały, a raczej nawet nie były zamontowane. Będąc tutaj, jeżeli chcecie przyjechać, uważajcie na wszelkiego rodzaju elementy betonowe wystające, ponieważ mogą spowodować wam zwykły koniec.
Tutaj było pomieszczenie z wentylacją. Czyli to dobrze ocynkować. Zobacz, jaka konstrukcja ciekawa. Jest filar, podpora zrobiona z płaskowników i osadzony na tym już. No to dla wzmocnienia mogli podpora z drugiej tego strony, tarasu. Ewidentnie zabrakło. Bazeria sosnowa na ścianach zachowała się jeszcze do dzisiaj, ocieplenie jakieś, żeby nie wytracać temperatury. No i dach już z gotowych elementów metalowo-styropianowych, który się zawalił. A na dworze otwarty basen. Pokazałeś, jak są pięknie pozbijane, poskręcane? Tak. Płaty wszystkie wykończone? Ale zobacz, jeszcze się zachował fragment głównej wentylacji, pod którą przebiegł. Czego widzisz? Tak. Ale patrz, tam też są miejsca do siedzenia. Tak, jest trybuna, tam mamy wentylację. Może byśmy spróbowali tam na górę jakoś wejść, co o tym myślisz? Tutaj jeszcze są na niektórych sekcjach naciągi, takie krzyżowe. Tutaj się już po prostu zawala z wieku. No i ten brodzik dla małych dzieci. Pani nie widziała? Pani może wejść tam na trybuny, na basenie? Trzeba skręcić w lewo i potem do góry. Dziękuję tutaj? Bardzo pani. Ale tam powinien być taki pan wyjaśnik. Aha. A, to dziękuję. Co my tutaj mamy? Jeszcze czekaj, to mnie zaciekawiło. No typowa rzeźba lat 90. raczej. Tu jest taka podobną, którą weszliśmy. Tutaj jest w dół, a w górę? Tu? Ha! Mamy to? Mamy. Tak jest, super. Uważaj, elementy poręczy. Śpiesz się, bo zaraz zaczynają. Ale bardzo nisko. No. A nie? To była loża bardziej VIP, albo dla tych, którzy patrzyli na swoje bawiące się tak, dzieci. Tak, tutaj chyba pilnowano dzieci i w razie potrzeby skakano w dół. Tak, a tutaj sądzę, że oglądano, raczej miano oglądać skoki sportowców do wody. A co widzimy z okien na tą stronę? Zadaszenie. Patek! Słucham cię. Ale coś podobnego już ostatnio widzieliśmy. Tak, jak najbardziej. W naszym ostatnim materiale. To samo. I to samej długości. Dachówka, nad którą się mocno zastanawialiśmy. Mocno powiedziane na jak się znalazła w tym konkretnym miejscu? W browarze. No to tu będzie hardcore. Jest to dosyć pokaźna klatka schodowa. Ale tam nie widzę zejścia, będziemy musieli się chyba wrócić. Nie wiem, czy tutaj nie dostaniemy się do pomieszczeń z wentylacją. Ale przypuszczam, że skoro poświęcili się z budową takiej dużej klatki schodowej, to na pewno jest jakieś wyjście. Chociaż powiem ci, że nie wiem. Próbujemy niżej? Niżej się nie dostaniesz, bo jest krata i jest wszystko zasklowane. Musimy zostać na pierwszym piętrze, albo się wrócić, jaka jest decyzja szybka. Wracamy. No to może wracamy. Jesteśmy już po drugiej stronie z powrotem. Teraz widzimy sobie część dachu, przechodząc przez takie pseudo okno balkonowe. Tak, i znajduje się tutaj widownia, która podziwiała tamten odkryty basen. Ale jak widzicie, najprawdopodobniej zostało to wykończone, ponieważ jest tutaj papa. Jak widzicie, obiekt nie posiada barierek, czyli może stanowić śmiertelne zagrożenie dla waszego życia, dlatego nie został oddany do użytku. Tutaj widzicie, znajduje się basen. Ten chyba ma 25 metrów, a ten, który znajduje się w środku, ma chyba 50 albo na odwrót. Nie jestem pewien w tym momencie. Tamten na pewno jest głębszy i większy. Albo może krótszy, a głębszy. Nie wiem, jak wykończenie tego dachu miałoby wyglądać, no bo jest papa. Czy tu może byłoby coś położone na to? Sam
płotek, a raczej barierka poręcz miała być z kantówek drewnianych. Widać tutaj, że miałoby być przykręcone wkrętami, może wtedy jeszcze płaskimi. A tutaj mamy wylane jakby płyty betonowe pomiędzy całownikami. Jest to wszystko strasznie mocne, nie do przejścia. A tam już gęsty las. Więc udajmy się na dół, aby zobaczyć, co się znajduje pod nami. Teoretycznie powinno być przymierzalnie, ze względu na to, że powinniśmy się teraz przebrać w strój kąpielowy. Tak, raczej przebieralnie były, ewentualnie jakieś pokoje, w których przeprowadzano masaże, jak myślisz? Może bo jest nie. To dosyć duże, tak raczej na szerokość. Rehabilitacja była przeprowadzana w tym głównym budynku, a tutaj tylko klaszczono dla nilg być miejsca dla ludzi klaszczących, pływających na basenie olimpijskim. Ale są dosyć duże te pomieszczenia, powiem ci. Gigantyczne. Ale zobacz, jak jest fantastycznie wykonany, tak? Trochę bym powiedział po góralsku. Taki styl górski. Może coś w tym stylu. Jakże gustowną, wąską klatką schodzimy na dół. Zatem tu są te szatnie, prawdopodobnie. No ale tak jak mówię, no, są naprawdę duże. Ja bym przypuszczał, że tutaj mogliby chcieć robić jakieś pomieszczenia do bardziej zaawansowanego użytku. Ja przewiduję tutaj bufet. Tak, rzeczywiście, masz rację. Nie, jest łaźnia. Zobacz, jakie kafelki. Pierwszy raz chyba je spotykam z takim wykończeniem, ale są naprawdę bardzo stare. To świadczy o tym, że obiekt otrzymał projekt dawno temu. Zobaczmy, czy da się tymi korytarzami przejść dalej. Aha, i tu mamy jakieś pomieszczenie techniczne. Zdecydowanie patrząc, że są podbudowania. Zobacz jeszcze jakieś elementy wykończenia. Mhm. Plastikowe, chociaż to raczej nie jest. Tak, to są chyba rury, które były w basenie i odciągały wodę do filtrów. Mogło tak być. Coś w tym miało stylu. Być zatopione w tym basenie. A to wygląda, jakby jakaś kotłownia była. Bądź przepompownia wody. Słuchaj, musi być jeszcze pomieszczenie do uzdatnienia wody, czyli wzbogacania ją w chlor. W tamtych czasach mogli musieć posiadać swój piec, powiem ci. No i to jest ostatnie. Spróbujemy tędy wyjść, czy to będzie... Może damy radę. Przypominam, nieco utrudnione. Tutaj spróbujemy? Tak. Pewne jest to, że wszędzie wokół znajdowałyby się chodniki. Pewnie z betonowych płytek. I to ja jeszcze sobie tak wyobrażam po skosie rąby. Słuchaj, czasami kiedyś modne były wiklinowe kosze, na których się leżało i odpoczywało, relaksowało. No możliwe. Co, wskoczymy do wody? Nie, jest chyba chłodna. Mętna. I niechlorowana. Z tego co wiemy, to miejscowi troszkę żałują, że obiekt nie działa, ponieważ przypuszczałem, że mógłby do dzisiaj cieszyć ludzi. Szkoda, bo to była naprawdę bardzo droga inwestycja, a nic z tego nie wyszło. Pokaż jeszcze te fantastyczne podesty, które zostało dla mnie. Bardzo mi się podoba. Mnóstwo szkła hartowanego. Myślę, że to już jest wszystko, co możemy pokazać. Po dzisiejszym odcinku lecimy schłodzić się do zimnego basenu. Dziękujemy Wam za oglądanie, zachęcamy do subskrybowania, komentowania oraz śledzenia naszego kanału, jak to kiedyś było. Do zobaczenia. Cześć.